Tym razem porozmawiamy sobie z Szakalem. Cześć. Zadam ci kilka krótkich pytań. Po pierwsze, mniej więcej, co sądzisz o tej imprezie? Jak to według ciebie wygląda i jak będzie jeszcze wyglądało, ponieważ jeszcze zostało chyba 6 godzin całej imprezy? No, ogólnie impreza była od wczesnego poranka, od 9 rano. Jak na imprezę to jest bardzo wcześnie ogólnie tego typu, więc jest dosyć męcząca dla wszystkich, nie tylko dla odwiedzających, ale też dla twórców, myślę. Szczególnie dla takich, którzy coś robią jeszcze oprócz po prostu przyjścia, czyli tak jak ja na przykład też nagrywam filmy. A co sądzę o samej imprezie? Jest typowo nastawiona pod to, żeby przyjść i spotkać się z youtuberami. I tutaj raczej dużo rzeczy, no jest scena główna, na której są jakieś stand-upy i to wszystko. Stoiska nie są jakieś super jakościowo fajne i... Powiem ci, że organizacyjnie też by można było to troszeczkę poprawić, szczególnie, znaczy ogólnie z tym wejściem też trochę widziałem, że nie szło to tak sprawnie, a organizacja do góry, gdzie jest ten magiczna strefa dla VIP-ów, też jest dosyć słabo tam to zorganizowane. Dużo ludzi wchodzi zupełnie, którzy nie powinni tam wchodzić, nie ma miejsc do siedzenia, tylko się stoi, więc mnie strasznie nogi bolą. No i tyle, ogólnie myślę, że tak jest dobrze, ale mogłoby być lepiej, mogłoby być jeszcze więcej dodane tutaj wartości. Uważasz, że będzie druga edycja właśnie tego samego wydarzenia za rok? Na pewno będzie, bo to tak jest, że no jest potencjał, no przyszło dużo osób i im więcej będą to kontynuować, im więcej będzie tego typu imprez, tym więcej ludzi to się dowie o czymś takim, tym więcej ludzi będzie zainteresowanych i jest popyt i to się sprzedaje. A w ogóle mam takie pytanie, jakbyś porównał imprezę, bo to jest głównie innego tematu, nie? Ale jakbyś porównał imprezę PGA, IEM, byłeś na Hall of Games? No to porównaj sobie te trzy i Orange Video Fest. To według ciebie, która była taka najlepsza, najbardziej przyciągała, najmniej męczyła i najmniej nudziła, tak? To są imprezy zupełnie innego typu, wszystkie, które wymieniłeś. Naprawdę zupełnie innego typu. To jak to spotkanie do dzisiejsze jest, tak jak mówię, tylko nastawione pod youtuberów, pod przyjście, zrobienie zdjęcia, autografu, wzięcia i tak dalej i ewentualnie obejrzenie tych, co się dzieje na scenie głównej. Natomiast jeśli chodzi o faktyczne porównanie, już abstrahując od tematyki tych całych imprez, to zdecydowanie najlepszym jest Intel Extreme Masters. Jest najwięcej pieniędzy, robi to Intel i razem z ESL-em odwalają naprawdę świetną robotę. Jest to zorganizowane na tyle dobrze, że każdy się dobrze bawi, nikt się nie nudzi i bawią się dobrze twórcy internetowej treści i bawią się dobrze odwiedzający i przyjeżdżają też fani nie po to tylko, żeby oglądać youtuberów, ale po to, żeby oglądać na przykład rozgrywki w CSGO. W tym roku zdobyliśmy Mistrzostwo Świata, więc jest to chyba najlepsze potwierdzenie, że i zresztą doping był straszny, strasznie fajny i strasznie mocny na tych rozgrywkach, więc jest to najlepsze potwierdzenie, że Intel Extreme Masters jest po prostu najlepszą imprezą, jeśli chodzi o tego typu. No okej, okay, ja tak już abstrahując od tematu wszystkich imprez, co do YouTube'a i całego Twitcha, dlaczego Szakal po prostu? A to się wzięło, czy po prostu mój nauczyciel informatyki w podstawówce kiedyś opowiadał taką historię, że na studiach tam hakował jakieś rzeczy i tak dalej, podpisywał się jako Szakal, nikt nie mógł tam go znaleźć i w ogóle takie śmieszne rzeczy. W każdym razie w pewnym okresie swojego życia, czyli w gimnazjum chyba, albo też jakoś jeszcze w podstawówce, stwierdziłem, że fajna ksywka, wezmę ją sobie i taka jest krótka jak moje nazwisko, nazywam się Mateusz Skitek, więc tak Mateusz Szakal Skitek fajnie brzmi i tak zostało. Dużo innych osób też ma ksywkę Szakal, więc może nie był to do końca dobry wybór, ale jakoś się przyzwyczaiłem i tak zostało. No ale jesteś chyba najbardziej znany z tych wszystkich, tak więc wszyscy są jako plagiat od ciebie troszeczkę. Dobra, to drugie pytanko. Skąd miałeś pomysł na cały kanał? Czy było to opieranie się głównie na samej FIFA na samym początku? Czy było to po prostu jakieś inne gry, czy inna tematyka? Nie, ja w ogóle swój pierwszy kanał założyłem już dawno, dawno temu. Nazywał się Polski28 i tam ogólnie wrzucałem takie raczej śmieszne filmiki albo jakieś śmieszne filmiki, to może nie, mój kolega zjadał papier albo wrzucałem parę frag movie z CS-a, jak grałem dosyć dużo w CS-a 1.6. Potem był kanał, który się nazywał Jackalowski, który traktował technologii typowo, wzorowałem się na Techno Buffalo, kanale amerykańskim, który po prostu miał przecież kanał o unboxingach, recenzjach sprzętu, jakichś newsach związanych z technologią i tak dalej. To jednak mi przez rok nie wychodziło, więc stwierdziłem, że skończę w ogóle z YouTube'em, a potem jednak do tego wróciłem, chciałem połączyć technologię z grami, zacząłem nagrywać FIFA i tak jakoś poszło dalej, że FIFA się stała tą główną treścią na moim kanale, natomiast potem to mi się trochę znudziło ta FIFA, nie jestem w stanie codziennie grać w to, bo po prostu grając to już
15 lat w tę grę, czy więcej nawet, to po prostu to już jest naprawdę, już się trochę niedobrze robi na widok tej gry, więc staram się dodawać inne rzeczy. Niekoniecznie gry, bo ja nie jestem jakiś super dobry w grach, więc staram się po prostu też dawać pranki, dawać vlogi, dawać różnego typu inne materiały. Do czego przykładasz większą wagę? Do Twitcha czy do YouTube'a? Jak to u Ciebie wygląda? Co wolisz po prostu robić? Bo to jest jakiegoś tam rodzaju różnorodność, bo na przykład też się tam kiedyś bawiłem w YouTube'a i raz fajnie było zrobić film na YouTube'ie, ale czasami się to już nudziło i się po prostu przechodziło na tego na Twitcha i się robiło po prostu live'a, patrzyło się co ludzie o tym myślą, co piszą i w ogóle to jest taka fajna komunikacja. Co Ty o tym sądzisz? Co wolisz tak według Ciebie? Znaczy ja Ci powiem inaczej, ja dużo nie live'uję, bo ze względu na brak czasu po prostu za dużo pracuję, nie mam na to czasu. Gdybym tylko utrzymał się z YouTube'a, to może i na Ciebie to było, ale dla mnie sprawa jest prosta. Jeżeli na przykład mam zrobić live na 4 godziny, to wolę zrobić 2 czy 3 filmy w ciągu tych 4 godzin. I to jest odpowiedź na to pytanie. Wolę się poświęcić nagrywając, montując filmik, niż siedząc 4 godziny na live praktycznie bezproduktywnie, bo faktycznie przyjdą osoby, fajnie będzie, super, ja to lubię naprawdę, jak jest live, są komentarze i gram sobie i tak dalej, ale nic z tego potem nie ma. A taki film, który dodajesz na tego YouTube'a, on tam jest cały czas, ludzie mogą przychodzić go oglądać i to jest jakaś wartość dodana. No dobra, to dzięki jeszcze raz za wywiad. Tobie również. Trzymaj się. Pozdrawiam wszystkich Twoich widzów. Także oglądajcie, bo fajne wywiady, naprawdę fajne pytania. Także dzięki za wywiad.